Dzień dobry, serdecznie witam na podsumowaniu kwietnia 2021. Podsumowanie będzie trochę nietypowe, ponieważ zacznie się od krótkiego vlogu na temat kanału, potem podsumujemy sobie miesiąc kwiecień fotowoltaicznie, a na końcu podsumujemy sobie sezon grzewczy 2020-2021. Dostałem specjalnie skomponowaną do mojego kanału muzykę. Kompozytorem i wykonawcą jest świetny muzyk i fotograf Waldemar Dąbkowski. Prywatnie prowadzi on również bardzo ciekawy kanał Pompy Ciepła i PV. Są na nim świetne wywiady z osobami związanymi z fotowoltaiką oraz dużo informacji z pierwszej ręki od posiadaczy pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. Bardzo słabe wyniki fotowoltaiczne, które są już od 7 miesięcy, spowodowały, że postanowiłem sprawdzić, czy aby na pewno mój falownik dostarcza do sieci tyle energii, ile wyświetla. Podpiąłem go bezpośrednio do licznika energii, takiego licznika, który jest stosowany przez zakłady energetyczne, i przez 3 tygodnie mierzyłem zarówno ile energii produkuje, ale też ile energii pobiera w nocy i czy falownik w jakiś sposób wpływa na energię bierną. Dziś o 5 rano skończyłem eksperyment i kolejny mój odcinek będzie temu poświęcony. Przez 3 tygodnie w pracy miałem badaną jakość energii elektrycznej. Założono mi 2 wysokiej klasy analizatory. Wnioski nie są zbyt optymistyczne. Jest bardzo dużo harmonicznych zakłóceń, niesymetryczności. Tak popsuta przeze mnie energia jest obecna w sieci energetycznej aż do samego transformatora, czyli wszyscy odbiorcy mający energię z tego samego, co i ja, transformatora, mają ją w bardzo złej jakości. W zakładce kanału w głównym oknie znajdą Państwo inne kanały o tematyce fotowoltaicznej. Zachęcam, by się z nimi zapoznać. To nie jest moja konkurencja, to są osoby, które również mówią o fotowoltaice, a moim celem było i jest, by w Polsce ta wiedza była dostępna. Niestety kwiecień w tym roku był o 20% gorszy niż średnia z ostatnich 4 lat. Pokrywa się to z tym, co mówiłem 2 lata temu o nadejściu wielkiego minimum w cyklach słonecznych. W tamtym roku w kwietniu mieliśmy temperaturę na poziomie 10-15 stopni Celsjusza, nasłonecznienie 181 kW na metr kwadratowy. W tym roku niestety temperatura jest na poziomie 8 stopni Celsjusza, temperatura paneli tylko 1,5 stopnia wyższa, a nasłonecznienie jest niestety tylko 119 kWh na metr kwadratowy. Konsekwencją tego jest produkcja z mojego dachu z paneli 9,5 kW, w wysokości 963 kWh. Produkcja w kwietniu jest dużo niższa niż średnia wieloletnia z kilku ostatnich lat. Oczywiście średnia dla moich paneli fotowoltaicznych. Od początku roku jest to 2380 kWh, czyli widzimy, że ten poziom produkcji od początku roku jest niestety bardzo, bardzo niski. Jest to najniższy wynik od początku, czyli od 5 lat. Tragiczną sytuację w tym roku widać na tej tabelce. Tutaj mamy sumaryczną produkcję w kwietniu w poszczególnych latach. Widzimy, że rok temu było 3410 kWh, w tym roku jest 2300. Rok temu od maja nastąpiło załamanie się pogody i to załamanie pogody trwa do dzisiaj. Co by się stało, gdyby ktoś założył rok temu panele fotowoltaiczne, na przykład szafa z kanału Mocny Vlog to uczynił. Gdybym ja był na jego miejscu, to przez ostatnie 12 miesięcy wyprodukowałbym 9153 kWh energii elektrycznej. KWH do KWP wyszłoby u mnie 963. W tamtym roku KWH do KWP wyszło u mnie 1072, czyli jest różnica aż 10%. Czyli naprawdę ci ludzie, ci pechowcy, którzy założyli instalację fotowoltaiczną rok temu w maju, mają aż o 10% mniejszą produkcję niż ja miałem w całym 2020 roku. KWH do KWP 101. Jeżeli chodzi o instalację na gruncie,
wyprodukowała 667 kWh energii elektrycznej, czyli też widzimy, że do maksimum, do 934 brakuje bardzo dużo. Narastająco jest to 1636 kWh, KWH do KWP 111, czyli lepiej niż mój dach, ponieważ już kąt tych paneli jest bardziej optymalny w okresie letnim niż mojego dachu. Zużycie gazu na cele grzewcze i ciepłą wodę, 89 m sześciennych gazu zużyłem za około 150 zł. Od początku roku gaz kosztował mnie 1064 zł. Na cele grzewcze korzystałem też z prądu poprzez klimatyzatory. Na ten cel zużyłem 174 kWh energii elektrycznej. Od początku roku na ogrzewanie klimatyzacją zużyłem 780 kWh. Sezon grzewczy 2020-2021 zużyłem 949 m sześciennych gazu. Kosztowało mnie to 1898 zł. Do tego dochodzi 1552 kWh energii elektrycznej na ogrzewanie klimatyzacją za 1009 zł. W sumie ogrzewanie domu kosztowało mnie 2907 zł. Co wychodzi około 23 zł za ogrzanie metra kwadratowego mieszkania. Tak to wygląda na wykresie poszczególnych lat. Widzimy, że koszty ogrzewania były dużo wyższe niż rok temu. Pamiętajmy, że w tym roku zima była wyjątkowo długa i wyjątkowo mroźna, taka jak za dawnych lat. Z sieci energetycznej w kwietniu pobrałem 533 kWh, w sumie od początku roku 2604 kWh, a wysłałem do sieci energetycznej 681 kWh, czyli wysłałem więcej niż pobrałem, ale pamiętajmy o tym, że od tego stracę 20% i od początku roku wysłałem do sieci energetycznej 1606 kWh. W tym momencie jestem do tyłu 1319 kWh, tyle muszę jeszcze energii odkupić, żeby wyjść na zero. I gdyby teraz, gdybym dostał rachunek, fakturę za energię elektryczną teraz, kosztowałoby mnie to 861 zł. Na szczęście mam jeszcze maj i czerwiec i ta kwota ulegnie zmniejszeniu. Miesięczny bilans tutaj jest pokazany, kwiecień jest na plusie, ale widzimy, że trzy pierwsze miesiące były bardzo mocno na minusie i tak naprawdę kwiecień dopiero zniwelował nam miesiąc marzec, a jeszcze muszę styczeń i luty zniwelować, żeby ta opłata była niższa. Bezpośrednio zużyliśmy 282 kWh od razu z paneli fotowoltaicznych, co stanowi konsumpcję na poziomie 29%. Gdybym musiał kupić tą energię, którą produkowałem w tym roku z paneli fotowoltaicznych, musiałbym za nią zapłacić 1553 zł. Czyli tyle realnie zaoszczędziłem już w 2021 roku opłat za energię elektryczną, posiadając ją z własnych paneli fotowoltaicznych. Bardzo dziękuję za subskrypcję. Co miesiąc przybywa około 2000 osób. Bardzo dużym powodzeniem cieszy się relacja na żywo z produkcji fotowoltaicznej. Tam też na czacie realizowana jest szybka pomoc i doradztwo. Jestem bardzo dumny z tej wzajemnej pomocy, jaką sobie Państwo sami robicie, korzystając z tego czadu. Bardzo dziękuję za to. I proszę o informację, jakie wyniki uzyskaliście Wy, jakie mieliście koszty ogrzewania tej wyjątkowej zimy oraz czy ten rodzaj vlogu Wam się podobał. Do usłyszenia.